Cześć, tu Darek z alekulturka.com, ze mną jest Sławek Krępa z portalu granice.pl, patron medialny tej imprezy. Cześć. Cześć. Cześć, impreza się już kończy, więc czas na podsumowania. Po pierwsze miejsce, ogromne. Jak wypada w porównaniu z poprzednią miejscem imprezy, z Pałacem Kultury i Nauki? Stadion Narodowy jako miejsce targu wygląda na to, że sprawdził się doskonale. Z tego, co organizatorzy mówią, prawdopodobnie wzrost liczby odwiedzających w stosunku do roku ubiegłego może sięgnąć nawet 50%. 50 czy 60%. Tymczasem, poza nielicznymi odcinkami powierzchni wystawienniczej, było stosunkowo przyjemnie. Klimatyzacja działała dobrze, korki na przestrzeni targowej nie tworzyły się, kolejki ustawiały się jakoś w miarę płynnie. Wszyscy wiemy, że w Pałacu Kultury wszyscy narzekaliśmy, zarówno odwiedzający, jak i wystawcy, na to, że po prostu nie ma miejsca, że jest duszno, gorąco, niezależnie od pogody, że odwiedzający nie mogą spokojnie podejść do stoiska. Tu pod tym względem było o wiele, wiele lepiej. Właśnie to mnie zadziwiło, ponieważ piłkarze narzekali na duchotę, a my tego nie doświadczamy. A możesz mi powiedzieć coś na temat imprez towarzyszących, co ciekawego się działo? Tak, to znaczy imponujące są liczby, jakie towarzyszą tym targom. Ponad 500 spotkań ze znakomitymi autorami. Ponad 600 wystawców, 500 konferencji wydarzeń towarzyszących, co jest po prostu niesamowite. Podczas tej imprezy udało się zaprosić do ogłoszenia nominacji lub wyników organizatorów chyba 20 nagród literackich polskich. W tym poznaliśmy nominację do nagrody Nike, poznaliśmy nominację do nagrody literackiej Gdynia. To są dwie najważniejsze polskie nagrody literackie, także rzecz nie do przecenienia. Z drugiej strony sami mieliśmy przyjemność ogłosić wyniki konkursu i plebiscytu Najlepsza książka na lato. Całemu przedsięwzięciu towarzyszy... przerwę, ponieważ tą nagrodę wygrała książka Szkoła żon Magdaleny Witkiewicz. Najwięcej głosów... Rozmawiałem z panią Magdaleną i będziecie mogli obejrzeć wywiad na alekulturka.com. Szkoła żon zdobyła najwięcej głosów czytelników, natomiast jury wybrało Żonę rzeźnika Izabeli Scholz, Kryminał, który jako kryminał jest świetną propozycją na lato, natomiast jako powieść o wiele głębsza jest też propozycją naprawdę wartościową i interesującą. Dwie książki, bardzo różne, ale obie naprawdę interesujące i ciekawe. Rozumiem, że za rok widzimy się również na Stadionie Narodowym. Tak jest. To już jest pewne, że przez najbliższe 3 lata warszawskie targi książki będą się odbywać na Stadionie Narodowym. Już domyślamy się prawdopodobnie, że będzie troszeczkę inny układ stoisk. Taki jest plan, żeby to jeszcze bardziej usprawnić. Natomiast ta impreza na pewno będzie rosła. W tej chwili warszawskie targi książki, mówię to jako patron wszystkich chyba poważnych imprez targowych w kraju, warszawskie targi książki to jest największa i najważniejsza polska impreza targowa, najlepiej zrobiona od strony organizacyjnej, najbardziej chyba przyjazna odwiedzającym i wystawcom. Naprawdę wydaje mi się, że to jest wielka rzecz, że impreza tak młoda, bo przecież warszawskie targi książki to impreza mająca dopiero 4 lata, tak szybko zyskała sporą rangę i uznanie także międzynarodowe. Za rok będzie jeszcze większa? Wiadomo już coś, co się będzie działo za rok, czy jeszcze nic? Jeszcze nie. Na razie trudno tutaj wyrokować. My wiemy na pewno, że tak jak w tym roku ogłosimy wyniki najlepszej książki na lato, na pewno też będziemy organizowali plebiscyt na warszawską premierę targową, który zakończył się godzinę temu. Wyniki ogłosimy za chwilę, ale już mogę nieformalnie powiedzieć, że wygrała książka niekrytego krytyka, ale kino, czyli co by było, gdyby postaci filmowe były dziećmi, czy postaci bajkowe były dziećmi. Szkoda, że oficjalne wyniki będą, zanim uda mi się wrzucić filmik do internetu, byłby hit. Także dziękuję za rozmowę i na pewno widzimy się za rok na stadionie, na pewno jako granice.pl, jako ja, alekulturka.com. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.